minister spraw zagranicznych przekonuje, że być może uda się wywalczyć obecność stale zmieniających się oddziałów. Byłoby to zabezpieczenie na wypadek niewystarczająco szybkiej reakcji sił szybkiego reagowania. To był Płuska. W związku z tym, skoro pojawiają się obawy, że szpica może nie zdążyć, tym częściej mówi się o pasach NATO w Polsce. O tym, jak mogą i powinny wyglądać, czy będzie to kilka brygad i ciężki sprzęt, czy może dwa samoloty rozpoznawcze typu AWACS. Stałe bazy, czy może żołnierze innych państw będą tu przyjeżdżać rotacyjnie. Będzie na pewno zwiększona ilość ćwiczeń, które będą faktycznie się rotowały, te ćwiczenia de facto. To będzie prowadzić do stałej obecności. Teoretycznie stała obecność nie oznacza tego samego, co stałe bazy. Choć praktycznie, jak przekonują niektórzy politycy, różnica będzie żadna. Poziom bezpieczeństwa się zwiększy, a sąsiad ze wschodu, jak i natowscy przeciwnicy stałych baz w Polsce nie będą mieli argumentów, by protestować. Zamiast stałych baz będą bazy z rotacyjną obecnością żołnierzy NATO, a de facto stałe prześlimy, stałe nazwały. Minister Waszczykowski tłumaczy, że nie ma potrzeby budowy takich baz miast, jakie choćby istniały w Polsce w czasach zimnej wojny. Dzisiaj raczej mówimy o innej, o innym charakterze obecności, również jak najdłuższej, jak najbardziej stałej, ale w formie bardziej prowizorycznej. Choć opozycja przypomina, że jeszcze kilka miesięcy temu rozmowy dotyczyły czegoś więcej niż ćwiczeń. Stanowisko Platformy i poprzedniego rządu było dość jasne. Chcemy stałej bytności wojsk w Polsce, wojska amerykańskich i stałych baz. Uważamy, że takie rotacyjne obecne podczas ćwiczeń nie rozwiązuje tego problemu. Ale i tu, nawet wśród byłych politycznych sojuszników, są pewne różnice zdań. PSL mówi tak dla magazynów sprzętu NATO, ale ten sprzęt powinni obsługiwać Polacy. Żołnierze pozostałych państw członkowskich mogą korzystać z naszych poligonów i przeprowadzać te ćwiczenia, natomiast nie ma żadnej potrzeby, żeby były to stałe siły obcych wojsk na terytorium Polski. Opozycja i rządzący w jednym są zgodni, że gwarantem bezpieczeństwa dla Polski jest obecność wojsk amerykańskich. I o tej zwiększonej obecności wciąż są prowadzone rozmowy. Jak widać, przy każdej możliwej okazji. Mamy nadzieję, że wkrótce te siły amerykańskie oraz NATO będą na trwale. Opozycja obawia się jednak, jak Amerykanie zareagują na to, co się dzieje w Polsce. Jak i czy zawirowanie polityczne w naszym kraju wpłyną na decyzje amerykańskich władz. Jeżeli strona amerykańska zobaczy nasze zawirowania wewnętrzne, polityczne, wynikające z zamachu na Trybunał Konstytucyjny, możemy mieć z tym problem. Wstępne decyzje mogą zapaść już w przyszłym miesiącu, a ostateczne na lipcowym szczycie NATO w Warszawie. Mowy Puszka, Fakty. W kilkudziesięciu polskich miastach byliśmy świadkami manifestacji Komitetu Obrony Demokracji. Dziś te demonstracje komentował w kawie na ławę Sprawiedliwości. Wicemarszałek Sejmu ocenił, że skoro są, to są też dowodem na to, że demokracja w Polsce ma się dobrze. Demokracja w Polsce ma się znakomicie. Każdy może sobie wyjść i popodskakiwać na wozie. Na pewno jest też pozytywny aspekt, bo młodzi zamiast siedzieć na kawce czy przed kątem, jak sami mówią, mogą starsze osoby mogą wyciągnąć te swoje futra z norek czy z innych że tak powiem, zwierzaków biegających kiedyś po lasach i udać się i pokazać się pod tymi pomnikami na różnego rodzaju manifestacjach. Demokracja w Polsce ma się znakomicie. Do tych słów o podskakiwaniu i wyciąganiu futer z szafy odnosił się w Faktach po Faktach lider Nowoczesnej Ryszard Petru. Dobrze by było, gdyby pan Brudziński i posłowie PiS-u decydowali się. Czy wegetarianie w norkach to jest ta grupa, którą walczą? No zobaczmy, że już walczą z cyklistami, czyli tymi, którzy żyją w norkach, z wegetarianami. Teraz mamy jeszcze pseudo-grupę, która niby norki nosi. Szczerze widziałem kilku posłów PiS-u w bogatych futrach. No, proszę powiedzieć, no, skąd ta nienawiść u pana posła Brudzińskiego? Skąd ta nienawiść PiS-ie wobec ludzi, którzy chcą w spokojny sposób pokazać swoje niezadowolenie? Jaki kolejny zarzut padnie wobec tych, którzy mają inne zdanie? No to chodzi tylko o inne. A może to jest taka zemsta za dawne słowa Mohera? Zemsta, atak, brak pokory, brak akceptacji dla tego, że ktoś myśli inaczej. To jest najlepszy wspomnienie, najlepszy kierunek, znaczy sposób odejścia do dyktatury. Ja nie chcę powiedzieć, że oni doprowadzają tak się dyktatury rozpoczynają. Nie chcę powiedzieć, że oni doprowadzają dyktaturę. Od słów o futach? Słów na zasadzie takich, że to są gorsi ludzie, to gorszy sąd. To
wrócę jeszcze raz do tego argumentu. Pana syna z wybrani, więc dajcie nam spokój. Pozwólcie nam realizować nasz program, bo jest to tylko do wewnątrz, ale i na zewnątrz. Tak tłumaczone jest to na zewnątrz. Większość nie oznacza, że nie ma brać pod uwagę tego, co mówi mniejszość. Rozumiem, że w ogóle nas to słuchają. W ogóle nie ma takiej refleksji, a być może się pomyliłem. I taka refleksja jest potrzebna. Najważniejszy, pierwszy pies, czyli pies